Boże! Co tu robicie? Nie pozwolicie jej zabrać. To nasza przyszłość. Nie zbliżajcie. Nie! Nie! Cholerny bydlak! Chodź, skarbie. Trzymam cię. Trzymam. Cholera! Cofnij się! Niesie ją do oddziału dziecięcego. Nie uratujesz jej. Nawet jak stąd wyjdziecie, co dalej? Wkrótce rozszarpie ją banda klikaczy. Albo ktoś ją wcześniej zgwałci i zabije. Nie ty zdecydujesz o jej losie. Ona by tak wolała. Dobrze o tym wiesz. Słuchaj. Nadal możesz podjąć słuszną decyzję. Ona niczego nie poczuje. Znaleźliśmy świetliki. Okazuje się, że jest więcej takich jak ty, którzy są odporni i są ich setki, ale niczego dobrego im to nie dało. I oni przestali szukać lekarstwa. Wracamy do domu. Przykro mi. Czekaj! Nie rób tego. Proszę. Ścigałaby się dalej. To chyba idziemy. Powinniśmy dojść tędy. Okej. Ładne miejsce na działkę, nie? Tak.
Tak. Uważaj na głowę. Dobra. Już. Już nie te lata. Nie mówiłem ci tego, ale często chodziłem z Sarą na takie wyprawy. Ledwo za nią nadążałem. Myślę, że polubiłabyś ją. Ona na pewno by cię polubiła. Co? Zobacz tam. Już prawie jesteśmy na miejscu. Już niedaleko. Zaczekaj. Wtedy w Bostonie, kiedy mnie ugryzło, nie byłam sama. Byłam z przyjaciółką. I ją też ugryźli. Nie wiedziałyśmy, co robić. Ona powiedziała, że musimy to przeczekać. To będzie takie romantyczne, jak razem stracimy rozum. Wciąż czekam na swoją kolej. Ellie. Miała na imię Riley i to ona umarła pierwsza. A potem Tess. Później Sam. To nie twoja wina. Nie, nie rozumiesz. Rozumiem. Od dawna walczyłem tu o przetrwanie. Ty też. Nieważne jak. Zawsze odnajdziesz coś, o co warto. Wiem, że nie chcesz teraz tego słuchać, ale... Przysięgnij mi. Przysięgnij mi, że wszystko, co mówiłeś o świetlikach, jest prawdą. Przysięgam. Okay.